Dobra, tak na wstępie. Jesteście chorzy. Nagrywam to jakieś 3 godziny po tym, jak wrzuciłem pierwszy film o Backroomsach, gdzie prosiłem was, że o, jak będzie 5000 łapek w górę, to jutro będzie film o jak przetrwać w Backroomsach. Zgadnijcie i jesteście cudowni, jesteście p***wani. Ale no, lecimy z filmem. A więc chciałbyś dostać się do Backrooms. Do miejsca, w którym nostalgia miesza się z przerażeniem. A tysiące pozornie pustych korytarzy i pomieszczeń czekają, abyś odkrył ich sekrety. Trafiłeś w dobre miejsce. A we wszystkim z tej strony Pio, a dziś opowiem wam, jak dostać się do Backrooms i jak w nich przetrwać. Dostanie się do świata Backrooms wymaga znoklipowania przez rzeczywistość. Nazwa tego sposobu wzięła się z terminologii gier wideo i w skrócie oznacza przeniknięcie przez strukturę naszej rzeczywistości. Wykorzystuje się go nie tylko do wejścia do Backroomsów z naszego świata, ale też na przemieszczanie się między poziomami, co może nieraz uratować ci życie. O ile noklipowanie jest stricte nadnaturalnym procesem, jest ono dość podobne do efektu tunelowego, opisanego przez mechanikę kwantową. Człowiek niestety nie posiada dostatecznie dużo energii, żeby przebić barierę między frontroomsami a backroomsami. Jednak w rzadkich miejscach bariera ta jest na tyle cienka, że możliwym jest zapożyczenie energii z kanałów noklipowych, aby tę barierę przemierzyć. Kanały noklipowe to siły, które najłatwiej porównać do prądów wiatru. Są w stanie porwać cię z prędkością, która rośnie wprost proporcjonalnie do przebywanego dystansu. Pochwycenie się takiego kanału zapewnia wystarczająco dużo energii, aby doprowadzić do efektu tunelowego i dostać się do backroomsów. Cały proces zajmuje około 4 sekund. Nie ma sprecyzowanej, konkretnej metody na noklipowanie, jednak przyjęło się, że należy spróbować prędko przedostać się przez stały obiekt na drugą stronę, bez uszkadzania go. Ta metoda nie jest zalecana bez uprzednich przygotowań, gdyż skorzystanie z niej w nieodpowiedni sposób może zakończyć się uszkodzeniami ciała, śmiercią bądź wiecznym potępieniem, zważając na to, że nie każdy kanał noklipowy prowadzi do bezpiecznych poziomów backroomsów. Zawsze istnieje szansa na trafienie do próżni, z której nie ma wyjścia. Noklipowanie wydarza się bardzo losowo i zależy dużo od szczęścia bądź nieszczęścia noklipującego. Jednak aby zwiększyć swoje szanse na poprawne przejście przez daną strukturę, można poszukać potencjalnego wejścia. Najczęstszymi wejściami są ściany o kolorach ciemniejszych niż wszystkie inne w opuszczonym budynku, drzwi, które wyglądają jakby nie prowadziły donikąd, miejsca o paranormalnych aurach, pominięcie ostatniego schodka schodząc ze schodów i upadnięcie na ziemię. Ta metoda jednak zwykle nie działa. Tyczy się ona tylko niektórych schodów, a ich anomalne właściwości znikają po około 2 użyciach tej metody. Wejście w interakcję z zepsutym obiektem, np. z zgliczowanym krzesłem. Gdy znajdziesz już miejsce, które wygląda jak wejście, po upewnieniu się, że jesteś odpowiednio przygotowany, po prostu spróbuj przejść przez ścianę. Masz szansę około 1 na 10 000, że uda ci się dostać do backroomsów. Niektórzy ludzie spędzają lata próbując się tam dostać, innym jednak udaje się za pierwszym bądź drugim razem. Tak więc udaje ci się znaleźć te jedne dziwne drzwi w opuszczonym budynku, które po otworzeniu ukazują zabetonowaną ścianę. Okazuje się, że masz odrobinę szczęścia i napierając na ścianę prędkim ruchem, przenikasz przez nią i trafiasz... No właśnie, gdzie trafiasz? To też zależy od szczęścia. Większość osób trafia na początku do poziomu 0. Natomiast zanotowano przypadki, w których podróżnicy trafiali bezpośrednio do poziomu 1 bądź 2. Dajcie znać w komentarzu, czy interesowałby was film na temat pierwszych 9 poziomów backroomsów. To będziecie w 100% przygotowani na wasze pierwsze przygody w tym uniwersum. Gdy udało ci się trafić do backrooms, co teraz? Po pierwsze, nie panikuj. Strach sprawi, że nie będziesz nad sobą panować i wywołasz dużo hałasu. A ten z kolei może przykuć uwagę niechcianych gości. Po drugie, rozejrzyj się. Na podstawie otoczenia wydedukuj, na jakim poziomie backroomsów się znajdujesz. Po trzecie, zaakceptuj backrooms jako twój nowy dom. Nie wrócisz już na ziemię. Po czwarte, zostań tutaj. Próby ucieczki zaprowadzą cię tylko do jeszcze groźniejszych poziomów. Z backrooms nie ma wyjścia i ciężko jest nawet próbować szukać jakiegokolwiek. Kolejne poziomy są coraz bardziej niebezpieczne. Oficjalnie nikomu nie udało się uciec. Nikt nie wie, czy to wszystko gdziekolwiek się kończy. Wyprawy po poszczególnych poziomach backroomsów będą się od siebie diametralnie różniły, ze względu na charakterystykę każdego z nich. Twoją pierwszą wyprawą będzie najpewniej dostanie się z poziomu 0 na poziom 1. Następnie płytką eksploracją możemy nazwać podróż między poziomami 2. a 4, a głęboką eksploracją wyprawy od poziomu 5. przez 8 wzwyż. Każda z nich wymaga innego ekwipunku. Zacznijmy od podstaw. Apteczka. To oczywistość. Bardzo łatwo o zranienie się w backroomsach, więc zestaw pierwszej pomocy dla ciebie lub twoich współtowarzyszy to rzecz niezbędna. Broń. Niezwykle ważna do obrony przed czekającymi na ciebie stworzeniami bądź ludźmi. Zaleconą bronią byłoby coś na kształt maczety bądź długiego noża, łatwego do schowania. Broń palna jest niezalecana ze względu na hałas, jaki powoduje jej użycie. Zegarek. W backroomsach czas jest postrzępiony i rozmyty w rzeczywistości, więc zależy tylko i wyłącznie od postrzegania go przez podróżników. Bez pilnowania upływu czasu możesz błądzić po nieskończonych korytarzach przez godziny albo tygodnie, nie orientując się, ile czasu upłynęło. Sprawdzaj często, ile upływa czasu i czy twój zegarek nadal działa. Menażka lub butelka. Poziomy 4., 5. i poziomy na minusie posiadają wodę migdałową, bardzo ważną do przeżycia w backroomsach. Uchroni cię ona przed chorobami, może zostać wymieniona na inne towary, takie jak broń czy jedzenie, a także można ją wypić po uprzednim ugotowaniu. Ale tylko jeśli nie masz przy sobie zwykłej wody, gdyż nawet po ugotowaniu woda migdałowa może wywołać u ciebie niepożądane efekty. Przekąski. O ile rzadko fizycznie potrzebne, pozwolą ci nie myśleć przez chwilę o twojej aktualnej sytuacji. Śpiwór. Sen pozwoli ci uniknąć paranoi lub zbytnich lęków podczas podróżowania po backroomsach. Spanie nie jest konieczne do przetrwania w tym świecie, ale śpiwór zapewni ci odrobinę wygody i ciepła w zimniejszych okolicach. Ubrania. Buty trekkingowe na duże dystanse, trwała koszulka i spodnie, a także w miarę lekka kurtka to podstawa. Jeśli ciekawi cię, czy twój ubiór wystarczy na podróżowanie po backroomsach, zadaj sobie następujące pytania. Czy mogę w tym walczyć? Jak długie dystanse mogę w tym przebyć? Czy będzie mi w tym ciepło? Oczywiście zalecane jest też wzięcie ubrań na zmianę, w razie ich zniszczenia bądź ubrudzenia. Zmoczenie swoich ubrań i niezmienienie ich to proszenie się o hipotermię, a zbyt duże zabrudzenie ich to prosta droga do infekcji. Plecak. Kolejna z oczywistości. Podróżując po poziomach musisz mieć w czym nieść swoje rzeczy, tym bardziej przy poziomach, na których możesz zdobyć rzadkie i wartościowe przedmioty. Latarka. W backroomsach nierzadkim jest natrafienie na miejsca ciemniejsze niż reszta. Dobrze jest wiedzieć, w którą stronę idziesz. Ekwipunek specjalistyczny. Jeśli twoje wyprawy po backrooms zabiorą cię dalej niż pierwsze podstawowe poziomy, możesz wziąć pod uwagę wzięcie ze sobą różnego rodzaju ekwipunek specjalistyczny. Od ochraniaczy, gogli noktowizyjnych i kominiarek, po zimowe kurtki. Wszystko to może mieć swoje zastosowanie w odpowiednim miejscu backroomsów. Mając przygotowany odpowiedni ekwipunek, pora żebyś zaczął zagłębiać się w sam świat backroomsów. Z czasem spróbuję wam przedstawić szczegółowo, jak działają niektóre z poziomów, które można tam napotkać, ale coś, o czym powinniście wiedzieć już teraz, to ich klasy trudności przetrwania, survival difficulty. Na system ten składają się 3 jednostki. Bezpieczeństwo poziomu, zabezpieczenie poziomu i ilość bytów. Bezpieczeństwo, jak sama nazwa wskazuje, mówi nam o ogóle tego, jak bezpieczny jest poziom dla podróżników. Poziom bezpieczny generalnie uważany jest za nieszkodliwy dla ludzi w nim się znajdujących. Nie oznacza to, że nie można napotkać w nim niebezpieczeństw, bo te czyhają na nas gdziekolwiek byśmy nie poszli. Jednak na poziomach bezpiecznych masz zdecydowanie większą szansę na przeżycie niż na poziomach niebezpiecznych, które z natury są właśnie ciężkie do przejścia bądź do życia w nich. Poziomy niebezpieczne mogą zostać tak zaklasyfikowane ze względu na ilość bytów, kiepskie warunki środowiskowe albo wrogie grupy ludzi zamieszkujące poziom. Zabezpieczenie poziomu opisuje, w jakim stopniu został on poznany i jak łatwo jest przez niego podróżować. Rzeczy takie jak środowisko, teren, warunki atmosferyczne, temperatura, utrzymywane bazy itd. wszystkie składają się na zabezpieczenie poziomu. Poziom może być zabezpieczony bądź niezabezpieczony. Poziomy zabezpieczone z reguły mają dość prosty do przemierzania teren, środowisko możliwe do zamieszkania i parę baz porozmieszczanych tu i tam. Z drugiej strony poziomy niezabezpieczone łączą w sobie mało komfortowe środowisko, niebezpieczny teren i kilka albo brak baz. Ilość bytów zdaje się być terminem, który zrozumiały jest sam przez się. Jest to szacowana liczba bytów na podstawie statystyk i opowieści podróżników na danym poziomie. Wartym uwagi jest fakt, że byty pasywne zwykle nie są wliczane do ilości bytów, gdyż nie są zazwyczaj zagrożeniem. Standardowymi opisami ilości bytów są następujące frazy: brak bytów, minimalna ilość bytów, niewielka ilość bytów, średnia ilość bytów, opanowany przez byty, albo byty nieudokumentowane. Standardowych klas trudności przetrwania mamy 6, od klasy zerowej do klasy 5, a także klasy takie jak nieokreślone, mieszkalne, martwa strefa i różne klasy niestandardowe, tyczące się poszczególnych poziomów. Miej na uwadze klasę trudności przetrwania danego poziomu, gdy zamierzasz się do niego wybrać, bo może ona zaważyć na tym, czy wyjdziesz z niego żywy. Tak więc z wiedzą o noklipowaniu, przydatnych zasadach, ekwipunku i o poziomach trudności przetrwania jesteś w miarę gotowy na wejście w świat backroomsów. Przed tobą zostało tylko dowiedzenie się więcej o konkretnych poziomach i bytach, które je zamieszkują. Ale o tym porozmawiamy w następnych materiałach. To był poradnik o podstawach backroomsów, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.